Siemanko, Szydowanko, z tej strony Dominik! Moi drodzy, pójdziemy sobie dzisiaj do gierki, w której to jak sami widzicie mam założoną kierownicę. A jeżeli ja już mam założoną kierownicę, to dzieje się coś tutaj złego. To BeamNG! Moi drodzy, jak sami widzicie, testujemy sobie teraz Gavrila, czyli jak zwykle standardowy samochód. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, musimy trafić w tą tutaj, jak to się mówi, w tą... w tarczę, o, w tarczę, zabrakło mi tego słowa. I teraz, moi drodzy, zobaczymy, czy nasz kochany Gavril rozpełni się do takiego momentu, że wyskoczy w taki sposób, aby uderzyć w tą tarczę. Jeżeli uda mu się wyskoczyć, ponieważ idziemy już 340 na godzinę, jak on daleko poleci i czy trafimy w środek, więc ja pozwolę sobie troszeczkę przyhamować i może przetestować 240 na godzinę. A co tam jest w ogóle u góry? A tam są... O nie! Oh my god! Oh my god! Prosto! Oh my god! Moi drodzy, wybieramy sobie teraz, nie wiem czy jest sens, ale wybierzemy sobie. Ja wpiszę trapez, bo jeżeli się wpisze trapez, to wtedy wyskoczy nam najlepsze FSO trapezy. Ja sobie zjadę na sam dół, ponieważ tu jest gdzieś bandit, tu jest bandyta, tu jest Dogo. No właśnie o takiego bandytę mi chodziło. Pre-production version, ale wydaje mi się, że to jest ten custom. Ponieważ to jest ten taki bandyta, on taki bandyta tak bardzo szybko będzie jeździć, ponieważ to jest tutaj, wiecie, jak na wsi po prostu te lożki się po prostu piszczą, jak widzą takiego bandytę w takim samochodzie. Nie obrażając oczywiście nikogo, jeżeli jeździ polonezem, bo sam bym sobie chciał taki kupić. Ponieważ, nie wiem dlaczego, ale ja mam sentyment do tych lamp, no nie wiem dlaczego. Porsche 944, Volkswagen Corrado, Audi 90, no przecież to jest piękne. Bardzo lubię te samochody. Dobra, moi drodzy, bo ja nie wiem, czy przypadkiem dobry wybrałem tego bandytę. To jest niby bandyta, niby nie bandyta. No nie wiem, w każdym razie jestem bardzo ciekawy, jak, moi drodzy, ten samochód się zachowa, gdy my sobie nie będziemy tak zjeżdżali. O. Ale z niego bandyta, no. Czekaj, bo ja go muszę obrócić. Musimy go obrócić. O, nie w tą stronę, czekaj, czekaj. Obróć go. Dobra, i teraz, pa. Dobra, jedziemy! Szybko, trójka! Czwórka! I tu jest... To jest chyba 5 biegów, nie? Tu nie ma więcej. Oh my god, przecież tu silnik wybuchnie w tym samochodzie. Ale 300 na godzinę polonezem? To jest aż niemożliwe, no 300 na godzinę polonezem! I silnik nie wybuchł! Ale wydaje mi się, że nie trafimy w tarczę. Wydaje mi się, że my zlecimy tak... Chociaż? No nie no, zlecimy. Patrzcie! Op! Oh my god! Moi drodzy, polonez i Gavril. Jaką punktację sobie wymyślimy? 5 punktów. Im wyżej, tym więcej. 5 punktów. Przykro mi. Może to też wina kiepskiego kierowcy, ale no trudno. I teraz nie wiem, z czym pociśniemy. Malucha... Nie, maluch nie ma sensu, ale ja muszę się... Bo tu jest ten... O tego mi chodziło. Bo to jest ten nowszy. Wydaje mi się, że on może polecieć więcej. Albo tego. 1.6 engine. Nie wiem. Tu też jest 1.6 engine. Nie. Polonezy już sramy. Sramy te polonezy. Moi drodzy, marzenie wielu ludzi oraz spoglądające oczy na czerwoną strzałę. To nic innego jak Ferrari. Mamy do czynienia tutaj z Ferrari 458 Italia. Wydaje mi się, że jeździ nim ten kontrowersyjny polityk? Nie polityk. Jak on? Stonoga! O, przepraszam, to nie jest polityk, ani to nie jest... Okej. Okay. Nie, nie! 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 Ferrari, nie! Don't do this to me, please! Dobra, ja spróbuję się tak pomalutku zjechać, bo wydaje mi się, że to przez to, że ja bardzo szybko zjechałem, tak się stało. Okej, nie zahaczyliśmy. O, i teraz będzie spoko. Teraz będzie okej, patrzcie, jedziemy. Dobra, nie muszę tutaj zmieniać biegów, ponieważ mamy automatyczną skrzynię biegów. Ja jestem w ogóle ciekawy, ile te Ferrari pojedzie. No, pojedzie powyżej 300. Wydaje mi się, że od 340 dokładnie zacznie być lipa. Ale czy 400 pojedziemy? Oh my god, oh my god, uwaga, uwaga! I jump! Ty, bo ja wlecę na środek! Patrz, 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 patrz! Pa to! Prawie, moi drodzy, na środek wjechaliśmy. 25 punktów. Środek to jest 30, tutaj mamy 25 punktów. Brawo dla marki Ferrari, ale ja wam pokażę coś lepszego, jeszcze lepszego. Moi drodzy, ostatnio skakaliśmy sobie takimi samochodami. Właśnie takim pse... Ja nie wiem, jak to nazwać, czy to jest crossover? Czy to jest pseudo monster truck, czy to jest baby truck, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie ten samochód ostatnio poleciał daleko, bo ten samochód przekroczył, czekaj, dwa, bo ten samochód, moi drodzy, zrobił rekord na naszej skoczni XXL Małysza.
I dzisiaj wydaje mi się, że ten samochód pozwoli nam też... Ale wybuchnie mi silnik. Oh my god. Jak on wybuchnie... Engine... Oh my god. O! 380 na godzinę? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. 270 polecieliśmy, bo on leci tak idealnie. On leci idealnie, ale niestety trafi też... Ale on by trafił w środek, a tak ma tylko 25 punktów, więc wiecie, co ja teraz zrobię? Robimy coś takiego. Wydaje mi się właśnie, że ten samochód, jakby kierowca był lepszy niż ja, to mógłby trafić w sam środek. Tylko jego... Jak on pierdzi. Tylko jego wiatr zaczął dmuchać w niego i mnie tak zaczął zrzucać na prawą stronę. Ale jak ja bym może tak... No nie wiem, czy tak... Na środek? No powiedzmy, że tu jest gdzieś środek i uwaga! Hoppa! Polecimy na środek! Teraz tym razem polecimy na środek, moi drodzy! Co się stało? 10 punktów? Naprawdę ten samochód zdobył tylko 10 punktów teraz w tym przejeździe? Bez sensu. Moi drodzy, ja jestem ciekawy, jak się zachowa nasz Monster Truck. Monster Truck, let's go! Ja wiem, że to nie jest samochód na takie wyczyny. Bo tym samochodem powinniśmy sobie pojeździć po schodach. Ale to jest samochód, którego tak uwielbiacie. Więc ja, moi drodzy, tutaj 3. Zmieniamy oczywiście biegi jak w Lambo. Cyk. 6. I to by było na tyle. I teraz może być lipa. Bo... Jeszcze... Co się stało?! Ja wiem, co się stało. Sprzęgło mi się nawet spaliło. W tej grze stało się coś takiego, że mi wybuchły opony. Dlatego to się tak stało, bo ja za szybko jechałem. No gdzie takie opony, taka prędkość? To nie jest normalne, ale spróbujemy, moi drodzy, jeszcze raz się rozpędzić. Ja... O. Tak? Nie? Oh my god, co się teraz dzieje? Dobra, 6 i wydaje mi się, że znowu mi te opony pękną. Układ rozrządu został uszkodzony przez nadmierne obroty. Patrz teraz, patrz. 207... Oh my god! Czyli ja... Czemu jechaliśmy 10 tysięcy na godzinę? Tym jechaliśmy 10... Patrzcie! No 25 tysięcy na godzinę chyba jechałem, czy 2,5. Patrz, 500 na godzinę, idziemy 600. Patrz, co się dzieje, pa. O, już zwalniamy. Ale wydaje mi się, że ja mogę maksymalnie jechać 270. No gdzie takimi oponami? Moi drodzy, jedziemy jeszcze raz, tylko tym razem pojadę 250 max. Max. Ale ja nie mogę, ty ja hamuję. Patrz, ja hamuję, nie? Co się dzieje? Chyba mi zaś... Czekaj. Musimy nim wyskoczyć. Patrz. Jedziesz, lecisz, baby, patrz. Hoppa! Nie trafimy w ogóle w tarczę. Chociaż Monster Truck będzie miał też 5 punktów. Rura wydechowa... została uszkodzona. Jaki chcecie teraz samochód? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Moi drodzy, Audi RS5 Coupe, czyli samochód, który... był kiedyś moim marzeniem. Zobaczcie w ogóle, że tutaj nawet HUD display działa. Jakim cudem tutaj HUD display działa, to ja nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie... Oh my god, dobra. Nie rób mi takich rzeczy, baby! No co się stało? Halo! Dobra, ja sobie teraz zwolnię, bo ja chyba tutaj za bardzo wyskoczyłem. Patrz. Dobra, hamujemy. Jakie to w ogóle fajne było, że jak ja na maksa zahamowałem, to tak jak w prawdziwym samochodzie, że on tak... tak mrugał. Spróbujemy jeszcze raz. 70 na godzinę do tyłu, spoko. Dobra, i teraz tak. Patrz. Widzicie? On ma nawet takie lampy prawdziwe! Jak ten gościu to fajnie zrobił. Dobra, ciśniemy, patrzcie, jedziemy, nie? Ja teraz zahamuję, pa. I wtedy on tak mruga i się zaznaczyłem awaryjne. To jest spoko. Dobra, patrzcie teraz to. Lecimy RS5 Coupe. Szkoda, że nie w Sportbacku, ale Coupe też może być. Jeżeli masz 18 lat. Ile on poleci? Bo wydaje mi się, że tutaj ta skrzynia też będzie miała 8 biegów. Nie, 7 będzie miała. 7. 7 biegów, ale jedziemy, moi drodzy, takim samochodem. 360 na godzinę i już... O Jezu, nie! Audi, nie rób mi tego! Audi, nie rób mi tego! O!
Dobra, wyskoczyliś. No nie, ja nie umiem trafić w środek, te Audi w ogóle. O nie, te Audi w ogóle tutaj nie uderzyło. A nie, to czekajcie, to nie było RS5. Wiecie, kto leciał najszybciej? To było RS7. 2016, 4.0 TFSI. Let's go. Tak się, moi drodzy, zastanawiam, jak sobie tak patrzę właśnie na te Audiki, te RS7. To bardzo, bardzo chyba czasami żałuję, że oddaliśmy naszą. Czekaj, ja nie chciałem tak zrobić. Bo ja chciałem, żeby on mi jeszcze raz te światło zaświecił. Bardzo żałuję, moi drodzy, że oddaliśmy chyba ten samochód, ponieważ... A teraz tak. Bardzo, bardzo chyba żałuję, że oddaliśmy ten samochód, ponieważ on jest czteroosobowy, on ma z tyłu dwa siedzenia tylko. Ja wiem, że to jest... On to nie jest niby duży samochód, ale niby też mały, bo on... No nie jest aż tak duży w środku, jeżeli chodzi o bagażnik. Po pierwsze chodziło nam o bagażnik, po drugie o trzy miejsca z tyłu. W Audi RS7 i R7 było tak, że jeżeli nie zamówił ktoś sam 400 na godzinę Audi RS7, to po prostu dostawał dwa siedzenia z tyłu, jeżeli nie dopłacił 300 euro, a ludzie, którzy pracowali w Audi, nie mówili o tym, że tak trzeba zrobić. O. Gdzie ja wylądowałem? No jeżeli ktoś zamawiał sobie A7, bo RS7 na bank były czteroosobowe, nie ma pięciosobowych, chyba że ktoś sobie przerobił. Jeżeli sprzedawca w Audi ci nie powiedział, że jeżeli nie domówisz sobie siedzeń z tyłu za 300 euro, dostaniesz czteroosobową. Dlatego tyle na rynku jest A7 czteroosobowy, czteromiejscowy. I to jest właśnie to, dlaczego musieliśmy się pożegnać z tym samochodem. Ale te nowe RS7 już są pięciosobowe. Patrzcie, będzie full punktacja. Full punktacja! Nie, no nie ma full punktacji! Ale tym samochodem się uda, tylko ja musiałem tam chyba jechać 250 na godzinę, jakoś tak. No i musieliśmy zamienić na model wyżej, aby był pięcioosobowy z tyłu. Jak teraz staniemy przy A7, tym naszym większym samochodem, a niby ta sama płyta podłogowa, to czuć, widać różnicę. A7 obniżona, A7 chyba troszeczkę krótsza. No tak wizualnie wygląda, że jest mniejsza, czekaj. O, 270 poleciałem teraz. Nie będę... Nie no, ja nie wiem, jak tutaj uderzyć w sam środek. Ale powinniśmy chyba polecieć 290 jednak. Dobra, ile ja wam mówiłem, trzeba tutaj lecieć? Czekaj. Hamuj. 280 polecieliśmy teraz. I też... No... Dobra, zaliczmy, że uderzyłem w środek, okej? Dobra, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Jeżeli chcecie więcej takich gierek, zostawcie koniecznie 78 000 AP w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, gdzieś!